twarz, ambasador marki Federacji Fight Exclusive Night. Damian, witamy. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Tutaj mówiliśmy, rozmawialiśmy i z Wojtkiem, i z Pawłem, że witaliśmy ich na pokładzie. Ty już, można powiedzieć, stary wilk morski, jeśli chodzi o fen. Płynę. Mam nadzieję, że jeszcze przez najbliższych parę lat będę płynął na tym statku. Razem tutaj właśnie z moją ekipą z fenu, no i naszymi tutaj utytułowanymi najlepszymi zawodnikami. Mówiliśmy o tym, że Paweł Jędrzejczyk będzie przygotował Wojtka głównie pod kątem różnego rodzaju techniki związanymi oczywiście z kopnięciami. Powiedz, jaka będzie twoja rola, jeśli chodzi o współpracę z Wojtkiem Bartnikiem? No wiadomo, jako tutaj wrocławskie nasze jedne z najlepszych zapleczy, tak jak tutaj Paweł właśnie Muay Thai czy kickboxing, ja jako jeden z najlepszych zawodników w zapasach i we Wrocławiu, w Polsce i gdzieś tam na świecie. Łączymy się w jedność, łączymy się w całość. Trenujemy właśnie też w naszej takiej zaprzyjaźnionej grupie filii w Rio Grappling Wrocław. Tam pod okiem też Mariusza Kozieja i Krzyśka Głaszewskiego. Są to też trenerzy właśnie brazylijskiej jiu-jitsu i ogólnie MMA. Także łączymy się tam wszyscy w całość. Ja staram się tutaj z Wojtkiem trenować właśnie wszystkie jakieś w klinczu, obalenia, obrony właśnie przez wejścia w nogi, czy też wejścia w nogi, różne takie właśnie stricte zapaśnicze pod MMA. Także jakoś próbujemy to się połączyć i wiadomo, że za dużo czasu też nie mamy, bo to gala tuż, ale z Wojtkiem jest bardzo fajna współpraca, dlatego że on wcześniej liznął kiedyś te zapasy i to nie jest taki po prostu przypadkowy osobnik, którego się weźmie z ulicy i on tak naprawdę nie wie, jak stanąć na nogach, nie wie, jak się ruszyć. Tym bardziej, że wiadomo, od wielu lat trenuje boks, czyli każdy, można powiedzieć, sportowiec, który coś trenuje, jest łatwiej go nauczyć po prostu czegoś nowego niż po prostu wziąć kogoś takiego przeciętnego i kogoś coś uczyć, także nasza współpraca dobrze tutaj działa, będzie się rozwijać aż po sam dzień naszej właśnie gali, która odbędzie się 8 marca. No i co to dużo mówić, no zobaczycie zresztą sami 8. Bardzo również sympatyczna wiadomość dla kibiców związanych z Federacją Fight Exclusive Night. Zaraz to pewnie Damian potwierdzisz, tak jak przekazał nam tutaj Paweł Jóźwiak, prezes federacji, po zakończeniu twojej przygody z zapasami, z przygodą na macie, będziesz, można powiedzieć, stałym uczestnikiem FEN, tak? Będziesz chciał walczyć pod właśnie banderą tej federacji. Może nie przygody z zapasami, bo to cała historia, która się zapisała już w świat. Oczywiście, mam takie plany. Zobaczymy teraz, jak będzie po 2016 roku, jak postaram się zdobyć kwalifikacje na następne Igrzyska Olimpijskie i pojechać właśnie do Brazylii. No tak, obiecałem i tak zrobię. Związałem się już z tą federacją i myślę, że to będzie pierwsza moja właśnie jakaś walka zawodowa. I myślę, że to będzie właśnie moja federacja po prostu, którą ja reprezentuję i będę dla niej walczył od samego początku do samego końca, bo to będzie już najlepsza federacja, lepszej nie będzie.